Dzień dobry Państwu, witam dzisiaj z Lakeview Farmers Market, tutaj przy ulicy Lakeshore u wylotu Dixie i zapraszam na spotkanie z Adamem Szymków z Polonaise Distillery. Kiedyś w ubiegłym roku byliśmy tam właśnie, żeby pokazać Państwu alkohole robione wspaniale, robione no, czysto, robione w sposób, który jest kontrolowany elektronicznie, zapewniając niesamowitą jakość tych trunków, ale jednocześnie no, jest to firma rodzinna, jest to firma, w której troska o jakość jest czymś najważniejszym i dlatego zapraszam dzisiaj właśnie tutaj na targ, bo te alkohole to jest właśnie no, produkt rolny. No, wszystkie wyroby po prostu nam smakują. Próbowaliśmy. Także wszystko nam smakuje. Tak. Naprawdę. Nalewki też, gin, wszystko tutaj. Nalewki. Nie, nalewki sami robimy. Nalewki sami. Na spirytusie, tak? Tak. W ogóle dziękujemy, bo wiadomo, że ze spirytusem sprowadzanie z Polski jest. Więc jesteśmy bardzo wdzięczni, że możemy wreszcie kupić sobie spirytus tak. W Kanadzie tak. I robić to, co chcemy. Tutaj tak, do października. A w St. Catharines będziemy cały czas w sobotę mieli otwarte. A ta sosnówka to będzie dopiero w styczniu. Dopiero w styczniu. Tak, bo teraz pędy dopiero zerwaliśmy, to teraz się będzie właśnie to wszystko macerowało. Tak, i wrzucimy na Instagram, na Facebook, jak będzie gotowe, to wpuścimy, tak w tym roku puściliśmy. Panie Adamie, spotykamy się znowu. Tak. Byliśmy w ubiegłym roku pana w destylerni. Co się zmieniło od tego czasu? A co się zmieniło, to mamy teraz wiśniówkę, bo aha. Przedtem mieliśmy limoncello, cytrynówkę, krupnik. To właśnie wiśniówka jest najnowsza nalewka. Mamy też nowe butelki, naklejki na nasze dżyny, to ten niebieski dżyn Urok, co zmienia kolor na różowy i też na nasz Horny Goat dżyn. Mamy teraz inne opakowanie. I oczywiście mamy dalej nasz spirytus i naszą konuk wódkę. I tak może za miesiąc będziemy mieli Lumberjack wódkę. Lumberjack wódka będzie taka trochę tańsza, będzie $30 za butelkę i będzie robiona z ciny cukrowej i z wody z brozy, żeby być taka troszkę coś innego. I potem może zrobimy też pigwówkę, jak będzie już dostałem kontakt u farmera, co sadzi pigwy, to dostaniemy pigwy, robimy pigłówkę i też będziemy chyba robili śliwowice ze śliwek. To są takie produkty, co będzie w tym roku, jak sezon na nie przyjdzie. A kiedy następna linia technologiczna? Już mam. Już przyszła z Polski, ten nowsze destylatory przyszły, co mogą być 96%, ale dalej rozcieńczamy do 95%, że dalej spadniemy na 95% nasz alkohol. Myśli Pan o rozwinięciu produkcji, czy zostanie tak no, familijnie nadal? No na razie będzie familijnie przez na przykład dłuższy czas, a jak coś, to może zmienimy lokację, jak zabraknie miejsca tam, gdzie teraz jesteśmy, ale następny rok czy dwa będziemy dalej w St. Catharines jeszcze. I teraz właśnie jesteśmy tutaj w niedzielę na Lakeview Farmers Market, w miejscadze na Lakeshore i Dixie Road. I tu jesteśmy zawsze od 10 rano do 2 po południu. I będziemy tutaj do jesieni, czy do końca sezona i nie. Yeah, czyli można tutaj po prostu przyjechać, nie trzeba jechać do St. Catharines po spirytus nalewkowy, po alkohole, dokładnie, po nalewki. Tak, właśnie mam dużo klientów, co my z Tagi przyjeżdża i w ten sposób właśnie jesteśmy właśnie bliżej ich, jak teraz mi sadzę możemy sprzedawać jeszcze w niedzielę w takich bardzo ciemnych godzinach. Od 10 do 2, tak? Tutaj. Od 10 do 2. Starzy klienci przychodzą, czy jest też dużo nowych klientów? A zwłaszcza stali klienci przychodzą, czyli to jest dobrze dla nas, bo wiemy, że jak wracają, to lubią produkt. I powoli też się zrobi nowych klienci też, ale dużo stałych klientów wraca. Ja mam na imię Patrycję. Żona? Tak, żona Adama. Pracujemy tutaj. I jak to jest z tym pomysłem? Pani zaakceptowała pomysł, czy to był wspólny pomysł? Jest to, ja wiem, że Adam jak ma jakiś pomysł, to on jest bardzo, jak się mówi, determined i wiedziałam, jak to zrobi. To ja byłam, jak się mówi, bardzo supportive na jego pomysł i pomagam na ten journey, jak się mówi.
powodzenia tutaj, powodzenia z tą niesamowitą inicjatywą, bo chyba nikt wcześniej nie wpadł na to, żeby właśnie produkować polskie alkohole, czy w ogóle alkohole. Wszyscy mówią o monopol, monopol, nic się nie da zrobić. Tak. A jednak to można i jednak można mieć niesamowitą jakość, dobrą jakość, po której głowa mniej boli. Dokładnie, dokładnie. Dziękujemy bardzo.